Witam. Chciałam tym razem Wam pokazać, jak rozwiązać zadanie opierające się o model oligopolu, dokładnie duopolu, w ramach tak zwanego modelu Stackelberga. Mamy treść zadania, mamy polecenia do zrealizowania, do znalezienia odpowiedzi i na tym przykładzie chciałam Wam pokazać, jak można podejść do tego modelu Stackelberga. Funkcje kosztów dwóch przedsiębiorstw A i B tworzących duopol w modelu Stackelberga, to jest bardzo ważne, są następujące. Firma A, mamy podane te koszty oznakowane z jedynką, firma B ma te koszty oznakowane z dwójką. Funkcja popytu na produkt przedsiębiorstw przyjmuje postać i tak jak widzimy, ta cena zależy zarówno od wielkości produkcji jednej firmy, jak i drugiej firmy. I przedsiębiorstwo A dostrzega reakcję ze strony konkurenta i włącza ją w tym samym do własnej funkcji zysku. Z kolei przedsiębiorstwo B zakłada, że konkurent nie zmieni wielkości podaży. Czyli dwie firmy inaczej zupełnie reagują na zmieniającą się sytuację na rynku. I teraz, co my możemy tutaj powiedzieć? Po pierwsze, mam pytanie, brzmi, jak wielka może być sprzedaż obu przedsiębiorstw w warunkach równowagi? I nie chodzi tu o żadną równowagę rynkową, popyt równa się podaż, tylko o sytuację, kiedy każda z firm chciałaby maksymalizować swój zysk, bo równowaga przedsiębiorstwa polega na maksymalizacji zysku, czyli ustaleniu takiej wielkości sprzedaży, a potem i ceny, po jakiej będzie sprzedawała swoje produkowane towary, żeby osiągnąć najwyższy możliwy koszt, uwzględniając wszystkie możliwe tutaj czynniki. I teraz tak, pytanie, jaka będzie ta sprzedaż, która będzie maksymalizowała zysk. Jak wiemy, każda z firm, powiedzmy, ustala swój zysk jako różnicę między przychodem a kosztem całkowitym. Zarówno pierwsza firma, jak i druga będzie do tego dążyła. I w przypadku przychodu całkowitego, czyli TR, firmy pierwszej, jest to podstawienie za cenę tego elementu tutaj zaznaczonego i przymnożenie razy wielkość produkcji tej firmy minus koszty całkowite tej firmy. W przypadku drugiej firmy, aha, no i dobrze, powiedzmy tutaj upraszczając te elementy możemy uzyskać to, co jest po prawej stronie. Kwestia zatrzymać film i samodzielnie to sobie sprawdzić, przeliczyć. Tak samo druga firma będzie chciała osiągnąć jakiś zysk jako różnicę między przychodem całkowitym swoim, a wynikiem swoich kosztów całkowitych. Tak samo w miejsce ceny podstawiamy element z funkcji tutaj popytu rynkowego i przemnażamy razy wielkość produkcji tej firmy drugiej i odejmujemy koszty całkowite tej firmy drugiej, które są tutaj zapisane. Jeżeli sobie uprościmy te dwa elementy różnicy, otrzymamy następujący zapis. Zawsze możecie się zatrzymać i na to popatrzeć. Oba wyniki tutaj zysku powinny być dla obu firm jak najwyższe, to jest wiadomo ich zasada. I teraz tak, jest powiedziane, że przedsiębiorstwo A dostrzega reakcję ze strony konkurenta, czyli firmy B. Musimy więc określić, jaka jest ta funkcja reakcji firmy drugiej, która jest konkurentem dla firmy pierwszej. Czyli liczymy, jaki poziom produkcji chciałaby produkować firma druga, żeby maksymalizować swój zysk. Ona robi jakby pierwszy swój krok. I żeby firma maksymalizowała swój zysk, to tą funkcję zysku musimy z niej policzyć pochodną względem Q2 i przerównać do zera, bo taki jest warunek na maksymalizację zysku każdej z firm. I w tym momencie, jeżeli policzę pochodną z tego elementu względem Q2, to otrzymujemy taki, a nie inny tutaj, zobaczcie, zapis i przyrównujemy do zera. Wówczas wyprowadzając wzór na Q2 otrzymujemy równanie liniowe, gdzie
Q2 jako wielkość produkcji zależy od wielkości produkcji pierwszej firmy. A więc ta firma pierwsza będzie liderem dzięki temu, że tą reakcję firmy drugiej wprowadzi do swojej funkcji produkcji. Czytam tak, tutaj tą funkcję reakcji uwzględni do swojego równania zysku, czyli do tego elementu. Czyli w tym tutaj równaniu zysku w miejsce Q2 wpiszemy sobie element, ile wynosi Q2 jako reakcja firmy drugiej, która powiedzmy zareaguje później. I zazwyczaj liderem jest ta firma, która nie zawsze od razu podejmuje decyzję, tylko najpierw sprawdza, jaka jest sytuacja na rynku. I w tym momencie będzie można traktować tą firmę pierwszą jako monopolistę, bo w funkcji jej zysku nie będą występowały żadne inne niewiadome niż tylko Q1, czyli wielkość produkcji właśnie tej firmy. I teraz, jeżeli sobie podstawimy miejsce Q2 właśnie wielkość produkcji jako tą funkcję reakcji, otrzymujemy funkcję, która, tak jak mówiłam, zawiera tylko elementy Q1 i jeżeli teraz firma pierwsza będzie chciała też maksymalizować swój zysk, policzy pochodną względem Q1 ze swojego zysku, czyli z tego elementu, który tutaj zaznaczyłam i w tym momencie będzie chciała, żeby, aha, tutaj nie wzięłam sobie tego nawiasu, powinno być nawias i symbol pi względem Q1 i w tym momencie te elementy powinny być równe 0, bo pochodna zysku równa 0 daje nam możliwość wyznaczenia takiej wielkości produkcji, dla której zysk jest najwyższy. A więc będzie to wówczas Q1 równe 270 i można powiedzieć, że w tym momencie firma, która jakby jest liderem na rynku, czyli jakby najpierw, zanim zaczęła produkcję, to zareagowała na działania drugiej firmy, to ona będzie produkowała 270 sztuk, a teraz jest pytanie, ile będzie produkowała ta druga firma, która jest nazywana w tym momencie naśladowcą, czyli ta firma, która nie jest liderem. Jeżeli powiedzmy druga firma o tym jakby w stosunku w gorszym statusie wie, że lider rynkowy wyprodukował 270 jednostek, to do swojej funkcji reakcji, która jest jakby takim warunkiem na maksymalizację swojego zysku, podstawi 270, otrzyma 110. I teraz ta firma druga będzie właśnie tyle produkowała, żeby maksymalizować swój zysk. Teraz jeśli chodzi o cenę sprzedaży w punkcie równowagi, to wiemy, że cena, która tutaj została zapisana jako zależność od Q1 i Q2, trzeba podstawić zarówno 270 jako produkcję pierwszej firmy, jak i 110 jako powiedzmy pozostałą możliwą część produkcji tej firmy naśladowcy i widać, że produkcja będzie sprzedawana zarówno pierwszej firmy, jak i drugiej firmy po 110, bo łączny popyt na rynku wynosi 380, tutaj jest to zapisane. I teraz pytanie, jakie zyski osiągają obie firmy. Pierwsza firma, mówiłam, potraktowana została, nazwana liderem, druga firma jest w tym momencie naśladowcą, to tutaj znowu cena rynkowa razy wielkość produkcji minus te koszty, jakie mamy w firmie pierwszej przy produkcji Q równego 270. Tutaj jest to zapisane. Firma pierwsza będzie realizowała w tym momencie zysk na poziomie 23 800 zł. Tak samo druga firma, która tu akurat pozostaje jako naśladowca, sprzedaje po 110 sztuk i od tego odejmujemy koszty całkowite tej firmy, które mają następującą postać i Q2 jest równe 110. Wtedy ona zrealizuje zysk 8075 zł. Jeżeli teraz jednak rozpatrzymy przypadek w podpunkcie D, że liderem jednak jest firma B, zaś przedsiębiorstwo A jest naśladowcą, to czyli to naśladowcą nazwijmy tą firmę dopasowującą się do lidera i mamy obliczyć wielkość produkcji obydwu przedsiębiorstw
i poziom ceny i mamy określić, jakie są zyski obu przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo B włącza do równania funkcję reakcji przedsiębiorstwa A. Skąd to się wzięło? Z tego, że jeżeli mamy funkcję zysku pierwszej firmy i ona chce maksymalizować swój zysk, to musi policzyć pochodną i przyrównać ją do zera. I pochodna względem Q1, ale przyrównana nam do zera, da Q1 równe, i tutaj zobaczcie sobie, bo to jest już taki przypadek dodatkowy, te elementy tutaj, które zastępują Q1, możemy podstawić do funkcji zysku drugiej firmy, która pozostaje tutaj liderem rynkowym, i podstawić miejsce Q1, i wówczas to ta druga firma staje się liderem i ona jest monopolistą, możemy ją potraktować, i jej funkcja zysku sprowadza się do takiego, a nie innego zapisu już po uproszczeniu. I firma ta, jak zawsze, jak każda firma, będzie chciała maksymalizować swój zysk, czyli pochodna z tego zysku względem Q2 przyrównana do zera daje nam wielkość produkcji, zobaczcie, równą 160. Jeżeli druga firma będąca liderem produkuje 160, to podstawiając do funkcji reakcji tego naśladowcy Q2 równe 160, otrzymamy wielkość produkcji tej firmy pierwszej, która właśnie jest tym naśladowcą. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.